Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Stone Shard. No i tak, kolejna powtórka z przeszłości, wielka, wspaniała. Coś, do czego nie zaglądałem od dawien dawna. No i tak, Stone Shard. Jeden odcinek w ramach przypomnienia powrotu do przeszłości. Wspominek, jak zwał, tak zwał. Co tu dużo mówić, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak ta gra wyglądała kiedyś, zapraszam do starych odcinków. Jeśli chce jakieś wyjaśnień, zapraszam do starych odcinków. A dziś po prostu robimy nową grę. Z opcją oczywiście tryb permanentnej śmierci, jakby inaczej. To już jest klasyka, tradycja. I tak, tryb przygody. I tak, żeby nie było, nie śledziłem do końca zmian, więc ciężko mi powiedzieć, co tam się poddawało. Jedno co wiem, to to, że są dwa nowe drzewka magiczne i zaawansowany system polowań, łowiectwa, jak zwał, tak zwał. I tak, przed tym odcinkiem zdecydowałem, że dzisiaj zajmiemy się właśnie zabawą w łowczego. Więc tak, no, jak to wyjdzie, jeszcze zobaczymy. Mój cel, taki totalnie osobisty, uzbierać kilka skór. So here I am. The caravan is gone. My leg is crippled. Half my men are dead. Dobra. Nie będę teraz tego klikał, bo to już powinniście znać. A jeśli nie, właśnie jeszcze wracając. Jeśli nie uzbierać sam w sobie kilka skór, to chcesz polować niedźwiedzia. Na pierwszym poziomie. O, jak to wyjdzie, to już nie wiem. I przy okazji tutaj mamy wybór postacie. Tak jak kiedyś. Nie wiem, czy coś się pozmieniało, czy nie. Ale widzę, że mamy dużo niższe statystyki, więc cokolwiek tutaj się zmieniło, to się zmieniło jakoś. Szybko zobaczę, jakie tutaj są. Okej, dobra. I tak, skoro dzisiaj będziemy się bawić w łowczego, w polowanie i tak dalej, to zgodnie z tym przydałby się ktoś, kto dobrze radzi sobie z bronią dystansową, a jednocześnie z bronią kłutą. Czy to są rodzaje obrażeń poza obuchami, które najmniej ranią, a jak to się nazywa, skóry. Z tych opcji mam tak, Velmira, tak naprawdę, jeśli dobrze pamiętam, który ma jakąś zdolność. Okej, okay, jak coś na uderzy, dostajemy 3% celności, a ten ktoś dostrzymuje 3% więcej obrażeń. No, i tu mam tak, broń dystansowe, drzewcowe, atletyka, sztuka walki, czyli wszystko, co jest nam potrzebne. Ten Jorgrim, on miał co? Okej, nie jest najgorszy, natomiast jego techniki totalnie nie są pod nas. Potem dalej, Arna. Zdolność potężna, super, i z chęcią bym ją wziął, tak samo jak te miecze i inne takie, ale dla łowcy nie jest to najlepsze. Irwin, o, wróg trafił pierwszym atakiem, otrzyma, nie wiem, z tym pierwszym atakiem, ale tak, otrzyma minus 20% szansowniku oraz 20% otrzymywanych obrażeń więcej. Okej, okay, i teraz tak, sztylety, kostury, broń dystansowa, atletyka. On nie ma sztuki walki? A, bardzo ciekawe, tutaj była sztuka walki jeszcze. No ale dobra, też zdecydowanie jest to odpowiednia postać i ostatnio jest Jonna. Piromancja, geomancja, elektromancja, atletyka, kostury, sztuka magiczna. Szybko będzie expit z tego co widzę, bo każdy poznany zaklęcie zapewnia 2%. Ale tak, z tych dwóch opcji, które są jedyne sensowne, nie wiem, którego bardziej bym chciał. Tutaj możemy polegać bardziej na tym, że będziemy delikatnie wytrzymalsi, ale nasze obrażenia będą niewiele mniejsze, chyba? Nie, nawet nie będzie zbytnio różnicy na razie. Więc jeśli tutaj weźmiemy, będziemy mieć lepsze techniki związane z... Jeśli nic nie zmienili w drzewkach, unieruchamianiem wrogów za pośrednictwem włóczni i tak dalej, więc... Leśniczy niby teoretycznie ma więcej sensu, ale dobra, weźmy jego. Czemu nie? Dobra. Okej, nie przejmujemy się tym, i tak nie będziemy robić tych wszystkich zleceń. Jedno co, to tylko wspomniałeś o pierścieniu. Okej, dzięki. Jak dzisiaj nie będziemy naprawdę patrzeć na dialogi i inne takie rzeczy. Najważniejsze jest tylko, żeby... Rzeczy i tak. Ten pierścień, odpowiednia kontrola. Okej, szansa na portację minus 1%, potężne. I dobra, nasze wyposażenie. Jedno to na razie kusza, niestety. Mówię niestety, bo kuszę trzeba naciągać. Nienawidzę naciągania, naprawdę, ale no jak trzeba, to trzeba. Drugorzędna broń, włócznia milicenta. Nie, nie ten hełm. Hełm pamiętam, że jest super przedmiotem, tylko trzeba go najpierw naprawić.
no niestety. Na razie tego nie możemy. Jeszcze szybko poustawiam tutaj rzeczy, tak. No i wyruszamy. A nie, przepraszam, jeszcze zanim wyruszymy, to pora na rozdanie punktów umiejętności. I teraz tak. Magia, nie? Akcesoria? Badanie, podstawowe umiejętności, to nie. Sztuka przetrwania, okej. Okay. Więc naszą pierwszą zdolność to rozpalenie ogniska. Każdy to ma. A z innych, co to jest? Możemy tworzyć sobie... śpiwory. Ciekawe. Ciekawe, fajne, ale to nie to. I teraz tak... będziemy musieli kupić sobie jeszcze coś potem, żeby móc... jak to się nazywa? Skurować, ale tak, skurowanie wymaga niestety umiejętności. A ostatnie to jest... takie coś, okej, dobra. W takim razie biorę skurowanie, bo jak mówiłem, to będzie nasza podstawa. Mój podstawowy cel. Teraz broń dystansowa albo broń drzewcowa. Jakie tutaj mamy rzeczy? Rozpraszający strzał. Zwiększa szansę na unik do 100% i pozwala wycofanie się na odległość 2 kratek max. Następnie postać strzela zdając... A, nie najgorzej. Oszczędność. Sprawia, że był tych strzał łamił się o 50% rzadziej. Super, ale czy ja tego potrzebuję na razie, to nie wiem. Ciągła praktyka. Dwukrotnie zmniejsza karę za celność za każde przebyte pole. Chyba nie rozumiem, ale dobra. A tutaj przymierzenie. Aktywny następujący efekt na czas tury. Celność obrażenia broni. Zdecydowanie. Tak, wiem, że drzewcowych nie znalazłem, ale mamy kuszę. Z kuszy, jak już mamy strzelić, to musi być to strzał, który będzie miał jakąś wartość, więc tak. A teraz zobaczmy, co tutaj straciliśmy w ten sposób. Widzę, że po angielsku, więc trochę to musieliby zmieniać i jeszcze nie przetłumaczyć. I okej, przeciwko tym, którzy są nieuruchomieni, mamy większe różne benefity. Pasywka, ciekawa. Tutaj przygwożdżenie. Atakujemy z 11% większą szansą na krytyka. Jeśli cel jest przy nas, dostaje 22% obrażenia i 62% na odepchnięcie. Jeśli jest jedno pole dalej, to mamy większe obrażenia częścią ciała. Większą szansę na unieruchomienie. Okej, tutaj mamy dźgnięcie, które po prostu jest dźgnięciem obrażeniowym. A to ani kroku w tył. O, tak długo jak stoimy na jednym polu, to dostajemy bonusy. Okej, dobra, fajne rzeczy. Nie straciłem jakoś wielce dużo, ale no. To jest tak, bełty mamy, wszystko mamy, okej. Okay. Tak, w wypadku pogadajmy jeszcze. Czy mamy tutaj coś ważnego? I tak, zacznijmy od tego, że mamy 350 monet, więc chcę zobaczyć towary. Łaka kolejnego potrzebuje. Powiedziałbym, że nie. Ta skrzynka ma ile? Nie psuje się, 4 użycia. Tutaj nie psuje się. Cia, 20, tygu 25. Powiedziałbym, żebym wziął sobie kiełbasę albo szynkę, ale prawda jest taka, że jeszcze tu wrócimy jednokrotnie, zanim będziemy musieli bardziej jakoś potrzebować tego jedzenia, więc no nie przejmujmy się tym. Teraz tak. Jeśli mamy sobie z tym wszystkim poradzić dobrze, to musimy odebrać jeszcze przy okazji kilka zadań. Masz dla mnie jakąś pracę. Okej, okay, żelastwo, czyli jeśli znajdziemy bandytów, to musimy ich mieczyki zbierać. Nic szczególnego. Spokojnie sobie z tym powinniśmy poradzić. I teraz tak, co ważniejsze. Drogie te rzeczy. Nie stać nas. No cóż, w najgorszym wypadku będziemy potrzebować miecza, to jakoś inaczej go sobie załatwimy. Jeśli tutaj nie będzie kogoś, kto będzie tym... Właśnie jeśli tutaj nie dostaniemy czegoś lepszego i tańszego, czy wędrowca, nie, niestety wygląda na to, że nie. Na razie nie mam zamiaru też kupować jakichś innych szczególnych rzeczy tutaj, bo... Nie okłamujmy się, są drogie sprzęty. My nie mamy za bardzo funduszy. Jeśli już tylko pracę... Okej, okay. Polowanie na żubra. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie żubra pokonać na tym etapie. Ale tak, zobaczymy, rzecz jasna. Dobrze. Czy tutaj jest to, czy myślę? Tak, tu jest ten krawiec. Dobra. Będę miał jeszcze jakąś pracę. Dobra.
Okej, okay. Skóra niedźwiedzia. Zdecydowanie... Powiedzmy, że jest to zadanie na moje możliwości. No dobra. Teraz, kiedy to już mamy za sobą, to chyba nie pozostało nam nic innego, jak już wyruszyć dalej. Tak, tutaj mamy jakąś znak zapytania, czy coś tu będzie. Tu mam po prostu drogę bez niczego. Tak, tam jest jakieś wydarzenie, to pójdźmy właśnie w tę stronę. Na razie trzymając się drogi. Gdyż na drodze możemy znaleźć bandytów, a bandyci potencjalnie mogą mieć jakiegoś starego miecza. Stary miecz potencjalnie może być tym, co potrzebujemy, żeby skurować zwierzynę. Dobra. Musimy być też ostrożni, bo możliwe, że zauważymy gdzieś zwierzęta, bo zwierzęta nas zauważą. Kulkungsacze? Czym są kulkungsacze? Okej. Nie podoba mi się to. Czy jakieś chmary kąsacze tu są? Okej, chyba znalazłem coś, co mnie tutaj zaraz zabije. Tak. Po prostu nie mam szans z tym. Od razu śmierć. Wow. Pod tym względem gra się nic nie zmieniła. Nadal śmierć bardzo łatwa. Nie wiem, czy on tryb permanentnej śmierci. No cóż. Dobra, trudno się mówi. Przeżyjemy. Nie przykład ze sama czytamy za swój zgon, dobra. A żeby nie był, biorę jeszcze raz tego samego gościa. I tym razem można odpuszczę sobie przyjmowanie zadań. Równie dobrze mogę te zadania przyjąć później. Jeśli chodzi o umiejętności, za to biorę dokładnie te same, żeby nie było, że teraz się wycofam. A tak w dystansowych to. A w sztuce przetrwania to. Okej, żegnam. Jak jeszcze póki pamiętam, to szybko. Kuszę ubieramy na pierwszy zestaw. A drugi to. Tak. Chyba wszystko przygotowane tak samo. Dobra. I w sumie to jeszcze powinienem wziąć kuszę. To z nią wyruszać. Dobra, to jest droga. To będziemy wchodzić w lasy. Czyli... Może nie tyle co idealnie, co? To dosyć dobrze. Na drodze mogą być bandyci, tym razem nie ma znaku zapytania, więc może nie trafimy znowu na jakieś takie dziadostwo, które nas skaże na śmierć. Tak. A jak już dotrzemy tam trochę dalej, to potencjalnie możemy natrafić właśnie na jakąś zwierzynę. A chwila, to można... Zlamiłem. Mogłem kupić sztyleta. No trudno się mówi. A mogłem kupić sztyleta. Tak czy siak idziemy dalej i jagódki. Potrzebnie. Wezmę jagody. Spokojna plaża. Miłe, przyjemne, fajne, ale jednocześnie... Ja się zawiodłem na tym. Mam być totalnie szczery. Bo nie widać żadnych zagrożeń. Okej, widać. Oho, jak metalowy kupinek zawieje. A. Nie wiem, co oznacza rdzewienie tam, ale okej. Z tym się nie zniszczyło jakoś bardzo. Może to jeszcze bardziej się spsuło, chociaż wątpię, żeby to miało szansę. Tak, przyszliśmy kolejny fragment lasu i nic nie widać, więc... Powiedzmy, że podejdę tam na bok tylko chwilowo, żeby zobaczyć, czy coś wyskoczy. A! Okej. Widziałem lisa, ale oczywiście... Nikło gdzieś i już tego nie złapiemy. Okej, oprych. Okej, pokonany oprych, super. Więc dobra, są bandyci.
mam co chciałem. Dobra. I tasek bitewny, dobrze. Możemy już skurować. W ogóle ciekawa sprawa, wydaje mi się, że bandyci są teraz znacznie mniej wytrzymali niż kiedyś. Okej, jeśli tak jest, no to fajnie. Okej, włóczni nie mają tu zasięgu. Okej, dobra. Precyzja i strzał. Trafiliśmy, dobra. Precyzja i strzał. Prążymy się na włócznie. Tak, tutaj, oczywiście. Spartaczono, spartaczono, dobra. Dwóch idzie. Mógłbym niby przełączyć się na kuszę. Ale oni chyba się potrafią poruszać o dwie kredki czasami. Tak mi się wydaje, więc nie. Kusza nie będzie miała sensu. Tak. Tak. Góry? Nie, w dół. W ten sposób tamtym będzie miał trochę więcej do nas. A my możemy spróbować przynajmniej trochę wyzbyć się zagrożenia. Dobra, dobra, pokonani. Okej, pod tym względem muszę przyznać, że poszło nam nawet dobrze. Tak, zanim zobaczymy tam resztę rzeczy, to jeszcze sztaba żelaza. Może się przydać kawałek węgla, nie wiem. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to tak nie będę podnosił na razie patyków, grzybów i tak dalej, bo niczej potrzeby. Zamiast tego zobaczmy, jak tam jest z naszym zdrowiem i... Okej, nie jest najgorzej. Więc jakoś to przeżyjemy. Głód, pragnienie nie potrzeba za bardzo. Trochę nas boli, ale jest okej. Sztaba żelaza. Nieźle, nieźle. Niezłe łupy. Przy okazji, jeśli o to chodzi, tam na dole jest jakieś chyba twierdza bandytów czy coś, więc... pozwólcie, że sobie odpuszczę. Ja chętniej niż twierdzę bandytów, to bym... to bym znalazł jakiegoś, powiedzmy, wilka. Albo niedźwiedzia. Chociaż niedźwiedzia nie wiem, czy jestem w stanie pokonać. Jeśli no, raczej jest to wykonalne, sądząc po achievementach. Nie? Jeden ze znajomych niedawno go zdobył, więc wiem, że tak istnieje. Ale tak... no... pewnie to jest gościu, który dużo w to grał, więc... można powiedzieć, że on pewnie ma większe dużo doświadczenia ode mnie. Zna jakieś sekretne tajniki czy coś. Albo najbardziej w świecie użył maga. Bo o tym słyszałem niejednokrotnie, że magowie to są ponoć bardzo potężni. I tak, przy okazji mam dużo jagódek. Dużo mnie to nasyci. Ale tak sobie pojemy trochę tych jagódek, czemu by nie. Baczne są w końcu. I proszę, jagódki jeszcze trochę tam nawet te zmęczenia redukują. Ciekawe, ciekawe. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale no. Tak, ciekawe. Okej. To by było na tyle. Nie ma wilków, nie ma... ludzi. Są pole. Choć na polach w sumie też chyba można jakieś tam zwierzęta znaleźć. Potencjalnie. No potencjalnie powinny być, ale... ale no. Ciężko mi stwierdzić. I co jeszcze właśnie muszę dodać? Nie wspomniałem o tym wcześniej, ale... ta gra ma soundtrack. Wow, niemożliwe. Ja wiem. Ale w końcu ma soundtrack. Jest taki... nie jest inwazyjny. Jest bardzo delikatny, ale przyjemny. To przynajmniej dla mnie bardzo przyjemny. Więc ja będę po prostu go pochwalał, bo... pasuje mi po prostu do tej gierki. Powiem, jaki jest teraz. A, poczekaj, zrób może jakąś opcję. Okej. Krzyk nic nie dał. Więc nie ma tu żadnych zwierząt, które można sprowokować krzykiem. A, dobra, zobaczmy jeszcze jak nasze parametry. Pragnienie 11%, okej, to możemy już łyknąć wody. Trochę bardziej. I nadal szukajmy czegoś, z czym możemy się zmierzyć, chociaż... tego co widzę, to chyba wróciliśmy... tam niby coś jeszcze było i tam, ale nie. A proszę, można pływać. Fajnie. Bardziej tylko, że jesteśmy wilgotni wtedy na bardzo długo. Tam przymuknięci bardziej niż wilgotni. Tak, przymuknięci to jest lepsze określenie, chyba. No cóż, pójdziemy zaraz do jakiegoś... baru, karczym, z czegoś tam sobie odpoczniemy.
A póki co... No co chciałem powiedzieć? W sumie trzeba przekazać... Nie wiem w sumie, nie wiem. Jedźmy po prostu w dół. Szukajmy bezpiecznego miejsca. I nadziei na to, że nadal jakieś zwierzęta gdzieś tu będą. Chociaż, czy to mi przeszkadza za bardzo? Chyba nie. Nie wiem. Ciężko mi stwierdzić. Potem niby jest jakaś szansa na rykoszet, ale czymkolwiek jest rykoszet. Rzeczy o zaklęciach elektromancji, więc potencjalnie może to być coś związanego typowo z magią. Ale tak, tam był ogólnie jeż. Jeżami nie musimy się przejmować. Z jeża chyba żadnego futra nie dostaniemy. Ach, a tam jest jakieś interesujące miejsce. No to potencjalnie będziemy musieli tam pójść. Podnosi tam pokrzywa. To wytłumacz. Nie wiem. Nie wiem. O, proszę. Mamy bandytę. Przynajmniej tyle. Chodź, chodź. Chodź, gościu. No proszę, zginął, zanim zdążył cokolwiek zrobić. Przyjemny to widok, nie będę ukrywał. Widzisz po prostu, jak tak broń nasza jest zabójcza. Nie tylko w przypadku, gdy wrogowie jej używają, ale też kiedy my jej używamy. Chyba ucieknie. Nie, potencjalnie ucieknie. Albo szybko naprawdę zmienił zdanie, albo jakimś cudem po prostu. Naprawdę? Szybko zmieniasz zdanie, goście. Dobra, giń. Giń. No. A, teraz już chcesz walczyć. Okej, okej. Dobra. Ciekawa sprawa. Nawet bardzo ciekawa. Tak czy inaczej, na to już miejsca nie mamy. Czy jest to nam potrzebne? Poziom, że nie. Nie jest to ani dużo warta, ani nic. To odzyskujmy nasze bełty. O, tego 4 i tak już straciliśmy. No. Dałoby się niedługo może kupić w takim wypadku jakiś kołczan czy coś, żeby to móc przechowywać. Wioska jest... teraz pod nami mniej więcej, więc szybko będziemy mogli tam się udać, jeśli trzeba. Ale najpierw chciałbym zobaczyć to całe interesujące miejsce, jako że jesteśmy no, w dosyć dobrym stanie, jak na mój... powiedzmy, jak na mój dotychczasowy sposób grania. Chociaż to, że jesteśmy w dobrym stanie, to jest chyba zasługa głównie i... głównie, albo tylko i wyłącznie nawet tego, że no... bandytów osłabili. To jest tak interesujące miejsce. Polki głoszą, że coś ciekawego tu można znaleźć i tyle. Nic więcej nie wiem. A nie to coś... A chwila, to są jakieś chałupy? Obóz. I mam tu bandytów po prostu. Wielkie, interesujące coś. Pewnie to nawet nie jest pojedyncze bandyta. To właśnie... A nie, jednak jest pojedynczy, dobra. Ja oczywiście będzie uciekał, co my go nie trafimy, jak... Nie. Zresztą, wiadomo. Wiadomo, że my nikt nie trafimy, ale dobra, bandyci. Dobra, chodź tutaj, gościu. Gin. Dobra. Okej. Okay. I teraz ty. Też padł. Super. Super. Bardzo łatwo sobie radzić z tymi bandytami, muszę przyznać jak na razie. Przynajmniej jak na mój gust. Aż trochę bym powiedział za łatwo, patrząc na to, jakie miałem wcześniej doświadczenia z tym wszystkim. Ale dobra, a mamy tu jakiś obóz bandytów.
Tak, skrzynka, oczywiście, że otworzę. Monety, z chęcią przyjmę, jakaś mikstura, a nie, antytoksyna nawet. Okej. I tak, jakiś miecz dwuręczny. Magiczny potencjalnie. O magicznych właściwościach. Oczywiście, że go wezmę. Szkoda, że na dole też z tego nie można obracać tych rzeczy. Kwestia właśnie takich jakichś... O kwestię tych, jak to się nazywa. Dajmy to obrócenia zwykłych tych mieczy czy czegoś, co mamy w kieszeni. Dobra. Odpoczniemy chwilę. Nie ma co więcej odpoczywać i tak... Trochę jesteśmy głodni, trochę spragnieni, co... Pragnienie nie jest problemem. Głód jest trochę większy. Ale tak, zjemy gruszkę, no i może nie jesteśmy w pełni jedzeni, ale przynajmniej ten... Ale możemy się trochę przespać. Powiedziałbym, że może tak, mniej więcej do tej piątej. To też nam zapisze grę, jej, więc jeśli ten odcinek się skończy, będziecie chcieli więcej, to jakoś nie ma permadefa, to ten zapisy, no, może go nie stracę. Pomiędzy odcinkiem, jeśli będę sobie sam grał, to dobra. Będę ci pokonani, zmęczeni nie jesteśmy, a właśnie głód, pragnienie, głód 15%, pragnienie 8%, okej. Mogę to zbić trochę jagódkami. Nie jakoś bardzo, ale no, zawsze coś. I wyruszam dalej na podróż. Tak długo, jak możemy szukać właśnie jakiejś bestii do oskurowania. Chociaż kogo ja szukuję, nie znajdziemy niczego. Jakimś tam po prostu te wszystkie wilki, niedźwiedzie, łosie. Czy jak to się tam nazywało, lejenie. No to wszystko jakoś tak po prostu znikało z tej gry. To jest dla mnie naprawdę dziwne. Nie ma po prostu zwierząt, no chociaż... Okej, okay, jesteśmy blisko wioski, to może też być to. A, oczywiście. Ja już się cieszę, że jakiś wróg, ale nie, tylko bandyta. Okej, okay, gin. Okej. Jak tylko zobaczymy jakąś nową technikę do walki, Tom, jak to się nazywa, kuszą, to będzie dopiero lepiej. Fajnie. Na razie w sumie nie mamy niczego takiego potężnego. A właśnie jakieś takie inne techniki, jak tak sobie myślę, oj tak, to by naprawdę mogło nieźle pomóc. Wyobraźcie sobie sytuację, w której możemy dzięki użyciu, powiedzmy, zrobić też ten unik. No, albo jakieś takie inne szczęście, które ewentualnie tam mogą być, nie ukrywając, nie znam wszystkich. Jak na przykład tutaj coś jest i... Ja tak, i tak. Gra mnie nie lubi. Bardzo mnie nie lubi. Na potrzeby tego doproszę. Pokażę wam, co się stało. Wiem, że nieprofesjonalnie, ale tak, nawet to zwiększę. No. No. Niestety. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak zepsute i w ogóle, więc... Jako, że mamy tak jeszcze 28 minut, to może powiem tyle, że na tym kończymy. Następny epizod, jeśli będzie, a podkreślam, podobnie jak to było z Children of Morta, nie wiem, czy będzie. Będzie kontynuacją tego przebiegu. A teraz to tyle, więc no, trzymajcie się i hej, hej! I mam nadzieję, że następny raz już gra na mnie wykraszuje.